Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jaszku, a to jest kolejny nasz odcinek z serii Zagrajmy w Dragon Age Początek. Ta seria pojawi się teraz troszeczkę częściej na moim kanale, ponieważ jak wiecie, czekam jeszcze na kartę graficzną, więc musicie mi wybaczyć, ale Skyrim, Risen 2, a także Minecraft muszą jeszcze troszeczkę poczekać i mam nadzieję, że właśnie Dragon Age wam to zrekompensuje, tym bardziej, że zawsze w grach RPG te początkowe fazy, gdzie poznajemy klimat gry, świat, sterowanie i w ogóle cały zarys fabularny są dla mnie najciekawsze. I mamy tutaj kolejne zadanie. Ktoś się ostatnio do nas przychrzanił z rasy ludzi. My gramy elfem i mam nadzieję, że odeprzemy tutaj natarcie nieprzyjaciół, którzy coś nas nękają, jeżeli dobrze rozumiem. Ja podążam za znacznikiem na minimapce widocznej w prawym górnym rogu. Ponieważ jakieś nowe niebezpieczeństwo czai się na horyzoncie. Duncan, no dobra, pogadajmy z nim. Dzień dobry. Rozumiem, że należą ci się gratulacje z okazji zbliżającego się ślubu. Kurczę, Duncan jest coś chyba pozytywnie do nas nastawiony. Myślałem, że będzie bitka jakaś od razu. No może ja bym nie chciał tutaj grać jako taki wirażka, troszeczkę nas poniosło w tym pierwszym odcinku. Ale dobrze, uniknijmy nieprzyjemności. Jakiego rodzaju nieprzyjemności masz na myśli? Kurczę, no... nie będziemy go obrażać. Obcowisko nie jest dobrym miejscem dla ludzi, po prostu. Wybaczcie, ale nie mam zamiaru stąd odejść. Oj, oj, oj. No to w takim razie trzeba będzie dojść do jakiegoś kompromisu. Zachowuję zimną krew nawet w obliczu nieznanego i uzbrojonego człowieka. To prawdziwy dar, nie sądzisz, Walendrianie? Powiem, że światu znacznie bardziej przydadzą się ci, którzy wiedzą, jak powstrzymać swoje ostrze. Dobrze cię znów widzieć, przyjacielu. Zbyt długo się nie widzieliśmy. Czyli Walendrian jest elfem i przyjaźni się z człowiekiem, tak? No dobra. Każdy przyjaciel Nestora jest tu oczywiście mile widziany, dokładnie. Szybko zmieniasz śpiewkę. Przedstawiam ci Duncana, zwierzchnika Szarej Straży w Fereldenie. Dobrze. Bardzo mi miło. I ty również, chłopcze. Ale moje pytanie pozostało bez odpowiedzi. Po co tu przybyłeś, Duncanie? Stało się najgorsze. Wybuchła plaga. Król Kaelan wzywa szarych strażników do Ostagaru, by u boku jego wojsk walczyli z hordą mrocznych pomiotów. Tak, słyszałem już o tym. Tak czy inaczej, to niezręczna chwila. Ma odbyć się ślub. Szczerze mówiąc, nawet dwa. Rozumiem. Proszę, zajmijcie się ceremonią. Moje sprawy mogą zaczekać. Dobrze. Dzieci, traktujcie Duncana jako mojego gościa. I na litość Stwórcy, zajmijcie już miejsca. Proszę, nie przeszkadzaj sobie. Porozmawiamy później. Wpis nowy w kodeksie, który został zaktualizowany. Mamy gdzieś zająć miejsce. Czy tutaj przypadkiem nie jest kaplica jakaś? Chociaż to na dom wygląda, sklep. Alarita. Wiecie co? Nie za bardzo, kurczę, nawet wiem, jaka tu jest waluta. Chyba złoto jest. Gdzie tu jest ekwipunek? Elfie obcowisko. No jakieś tutaj, kurczę, bryłki złota, z tego co widzę. Dlatego sklepem zajmiemy się troszeczkę później. Nie będę was zanudzał, ja postaram się rozkminić to na własną rękę. No i dobra, tutaj Walendrian... O, to chyba nasze żony, nie? Nie Soris? Dobra, no to czas najwyższy. O, Sorisie, tu jesteś. Już się bałam, że uciekniesz. Nie, oto jestem, wraz z drugim panem młodym. To dobrze. Tak się cieszę, że w końcu mogę to zrobić.
Wygląda na to, że wszyscy są gotowi. Kurczę, jakie to ekscytujące, dokładnie. Fajne jest w grach RPG, że twórcy podchodzą do klimatu kwestii tak, że możemy sobie wybrać niemal identyczne odpowiedzi, jakich sami byśmy udzielili i właśnie ja to, na to często się nacinam, że dokładnie tak samo bym odpowiedział. Może jednak to nie skończy się tak tragicznie. Krewni i bliscy, oto zebraliśmy się dziś, by być świadkami nie tylko tych zaślubin, lecz także połączenia rodzin. Jesteśmy wolnym ludem, lecz nie zawsze tak było. Andrasta, prorokini stwórcy, uwolniła nas z okowów niewoli. Wraz z rozwojem naszej społeczności, pamiętajmy o tym, że nasza siła leży w szacunku do tradycji i siebie nawzajem. Dziękuję, Walendrianie. Zaczynajmy więc. W imieniu Stwórcy, który dał nam ten świat i w którego imieniu odmawiamy pieśni światła? Milordzie, cóż za niespodzianka! Wybacz, że przeszkadzam, matko. Lecz na naszym przyjęciu bardzo brakuje pięknych kobiet. Milordzie, przecież to ślub! Jeśli chcesz ubrać swoje maskotki w piękne szatki, to twoja sprawa. Nie udawaj jednak, że to prawdziwy ślub. Przyszliśmy się tu zabawić, prawda, chłopcy? Po prostu zabawić się z dziewczętami! I tyle! Weźmy te dwie, te w obcisłej sukience i gdzie ta suka, która mnie uderzyła? Tutaj, lordzie Wonie! Puszczaj mnie, ty wypchany sukin... Chętnie ją poskromię. Zobaczę piękną pannę młodą. Co robimy? Kurczę, no znowu oni. Dlaczego wszystkie fajne motywy na początku gier przygodowych, fabularnych muszą się, kurczę, jakoś rozsypywać? Już nam ktoś chce zniszczyć ślub. Czy ma zabrać Shani? Która to Shani? Czy to moja, czy ich? No, dziwi mnie fakt, że ten człowiek przyznał się, że został pobity przez elfkę. Publicznie się skompromisował, ale no dobra. W takiej sytuacji chyba należy być odważnym, nie? Może ja to załatwię. Ach tak, ten przemądrzały smarkacz sądzi, że jest godzien ze mną rozmawiać. Nie przejmuj się, zwrócę to, co zostanie na miesiąc miodowy. Zabiję cię. No tak, no. Nie, nie, nie zabierzesz mi żony, nie masz prawa. Nie, zabiję cię, kurczę, krótko mówiąc. Trzęsę się ze strachu. Do pałacu, chłopcy. Słyszysz mnie, kuzynie? Wszystko w porządku? Kurczę. No nic, myślałem, że uda nam się je obronić w swojej naiwności. No cóż, co z naszymi kobietami? Von zabrał do pałacu Shiani, Nesiarę, Valore oraz pozostałe kobiety, które były na weselu. Nestor rozmawia z Duncanem, tym szarym strażnikiem. Wszyscy się niepokoją. Kurczę. Może powinniśmy im pomóc, dokładnie. Brzmi niebezpiecznie. Zobaczmy, o czym rozmawiają. Kurczę, szkoda. Szkoda, że tak się sytuacja potoczyła. Ciekawe, czy wybierając inne opcje dialogowe, dałoby się tego uniknąć? Pewnie nie, ale no dobra. Proszę, posłuchajcie. Wiem, że jesteście zdenerwowani i macie po temu dobry powód, ale w tej chwili nic nie możemy zrobić. Ma rację. Ścigając ich, pogorszymy tylko sytuację. A więc nic nie zrobimy? Oni zabrali moją siostrę! No. No niestety, tak się stało. Może powinniśmy ich gonić. Ale syn Arla nie myśli chyba, że ujdzie mu to na sucho. Kimkolwiek byłby Arl.
Mówisz tak, jakby w przeszłości już mu nie uchodziło. Normalnie w takiej sytuacji zalecałbym cierpliwość. Niestety opowieści o synu Arla i jego upodobaniach są w najwyższym stopniu niepokojące. Właśnie, jakie upodobania? O to samo miałem zapytać. W zeszłym roku córka Kowala pracowała przez jakiś czas w pałacu Arla jako pokojówka. Miejscowe dzieci znalazły ją w wodzie pod pomostem. Była... cóż... Von ją wykorzystał. Cała służba potwierdziła, że Von kazał przyprowadzić ją do swych komnat. Kiedy z nią skończył, została zabita, a jej ciało porzucone. Garnizon stwierdził, że zmarła później, ale my wiemy swoje. Von nigdy nie był do tego stopnia bezczelny, ale uznał pewnie, że pod nieobecność Arla może pozwolić sobie na dużo więcej. Kurczę, kim jest Arl? Czy to jest jakiś rządca, król? Mam nadzieję, że nasze kobiety nie są jeszcze martwe, albo już. Nadzieja... Nie możemy, nie ma sensu się buntować, trzeba ich po prostu odnaleźć i zabić za to, co zrobili, dokładnie. Ale co moglibyśmy zrobić? Mówimy przecież o pałacu Arla. Nawet pod nieobecność Arla i jego rycerzy będzie dobrze strzeżony. Nestorze, czy mogę coś zasugerować? Pracuję w pałacu. Mógłbym przemycić jedną, może dwie osoby przez wejście dla służby. Nikt nie zwróci uwagi na dodatkową parę elfów. Dokładnie. Super pomysł, mój czarny elficki przyjacielu. O! Moglibyśmy tam wejść i wyjść, nim ktokolwiek zdołałby spostrzec naszą obecność. Jestem z tobą, oczywiście. Ale jeśli wpadniemy w tarapaty, słowa nie wystarczą, by się z nich wyplątać. Jeśli ma wam się powieść, będziecie potrzebować broni. Pozwól, że zaoferuję ci mój miecz i łuk. Każdy powinien mieć możliwość obrony tych, których kocha. Miecz i łuk. Brakuje jeszcze toporu i mielibyśmy drużynę pierścienia, tak? No dobrze. Dziękuję ci, Dankanie. Bardzo miło, że człowiek chce pomóc elfom. A więc wybrana została droga, po której będziecie kroczyć. Modlę się, by Stwórca spojrzał na nią łaskawym okiem. Wszyscyście poszaleli! Straże puszczą nasze domy z dymem. Dosyć, Elwo. Wyraziłaś już swoje zdanie. Podejmą próbę dla ratowania swego własnego honoru oraz czci kobiet. Musimy zaufać Stwórcy. Upewnię się, czy droga jest czysta. Kiedy będziecie gotowi, spotkamy się u bram obcowiska. I teraz wiecie co? Strach mnie obleciał, ponieważ ta kobieta, która się nie zgadzała właśnie z naszą akcją szpiegowską, logika nakazuje myśleć, że ona teraz pewnie pójdzie sprzedać cały nasz plan do straży i wszystkich nas zabiją, wiecie? Kurczę, a ona w ten sposób ocali swój dom. No nie wiem, ale tak może się stać. Idziemy dalej za znacznikiem na mapie. Zobaczymy, może jakiś trening bojowy by się przydał. O, elfi korzeń. Mam nadzieję, że nikt nas tutaj nie będzie ścigał za kradzież. Tutaj jakaś deska, ale coś jej nie można podnieść. Także idziemy. Kurczę, no niewesoło. Trzeba coś zrobić, żeby temu zaradzić. Tak jak wspomniałem, trening bojowy bym bardzo chciał przejść. Ciekawe, czy będzie taka opcja. O, żebrak! To straszna hańba. Coś okropnego. Dokładnie. Udało ci się. Wysłałem wiadomość, żeby otworzyli wejście dla służby. Jesteś gotów? Jak najbardziej. O, a może ubrania byśmy zmienili? Mam je przy sobie. Możesz przebrać się po drodze. Także przebierzemy się po drodze. Jakie to jest fajne po prostu. Ekran wczytywania zastąpi nam przebieralnię. Trwa zapisywanie. Także, moi mili, jakie przygody czekają na nas w środku tego zamku? Czy to dwór jest? No, mury ma dosyć masywne. Także prawdopodobnie jest to zamek, ale
Jak mówię, nie wiem także, jakie przygody nas tutaj czekają, tego dowiemy się w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, pys!